Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego programu o Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Tym razem zapoznamy się z mało znaną komórką naszej jednostki, system dozoru elektronicznego. Zapraszam do środka. Porucznik Mariusz Samoral, kierownik działu dozoru elektronicznego w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Co to jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny jest to nieizolacyjna forma wykonywania kary pozbawienia wolności, środków karnych i środków zabezpieczających przy pomocy urządzeń technicznych, takich jak widzimy tu przed sobą. Jak funkcjonuje dozór elektroniczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych? Dozór elektroniczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych pracuje w trybie ciągłym, czyli 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, wykonując zadania służbowe, przede wszystkim poza terenem jednostki, u osób objętych dozorem, czy to stacjonarnym, czy mobilnym. W 2018 roku Służba Więzienna przejęła czynności materialno-techniczne w dozorze elektronicznym. Powstało wtedy 25 zespołów terenowych w 23 jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Między innymi powstał wtedy dozór w Przytułach też. W strukturze działu dozoru pracuje 8 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych. Jak wygląda dzień pełnienia służby zespołu systemu dozoru elektronicznego? Funkcjonariusze, pracownicy przyjmują służbę w dziale dozoru elektronicznego w zespole terenowym, przygotowują sobie urządzenia elektroniczne, czyli te urządzenia techniczne do wykonywania kary pozbawienia wolności bądź środków karnych i zabezpieczających, zapoznają się z ilością i jakie to są zadania w systemie SDE24, następnie zaczynają je realizować zgodnie z harmonogramem. Realizujemy takie zadania jak preinstalacja, czyli sprawdzenie warunków technicznych do odbywania kary w dozorze elektronicznym, instalacja, przy której jest wykorzystane urządzenia techniczne, takie jak rejestrator stacjonarny i nadajnik. Nadajnik jest montowany do kończyny osoby pozbawionej wolności, która będzie odbywała karę w dozorze elektronicznym przy pomocy takiego paska. Następnie wszystkie wizyty, które wykonujemy, są to wizyty kontrolne lub serwisowe, gdzie potrzeba jest wykonania jakichś czynności przy urządzeniach. Końcowym etapem odbywania kary w dozorze jest deinstalacja, kiedy osoba kończy odbywać karę w dozorze elektronicznym. Jak system dozoru elektronicznego wygląda w liczbach? Obecnie kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, środki karne lub zabezpieczające odbywa około 7 tysięcy skazanych w całej Polsce i monitorowanych. W kulminacyjnym momencie mieliśmy około 8 tysięcy skazanych objętych dozorem i jest to bardzo korzystna forma wykonywania kary nie tylko dla skazanych poprzez to, że oni mogą funkcjonować w domu, w rodzinie, wykonywać czynności życiowe czy pracować, ale również pod kątem kosztów. Koszt wykonania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym na jednego skazanego w miesiącu to jest około 4000 zł. Natomiast w dozorze jest kilka razy niższy, bo wynosi około 800 zł.
Starszy inspektor działu dozoru elektronicznego Robert Nabiurkowski, Zakład Karny Przytuły Stare. W ostatnim czasie, pełniąc obowiązki służbowe, jadąc do miejscowości Wysokie Mazowieckie, najechaliśmy na wypadek drogowy, którego uczestnikiem było 4 mężczyzn. Zdarzenie to spowodowało konieczność udzielenia pomocy jednemu mężczyźnie, który wymagał założenia opatrunku. Reszta uczestników zdarzenia wymagała pomocy psychologicznej. Wezwaliśmy na miejsce służby, które zajęły się dalszymi czynnościami. Takie zdarzenia bardzo często zdarzają się w codziennej naszej pracy. Często udzielamy pomocy, wzywamy służby. Są to naprawdę różnego rodzaju sytuacje, które właśnie kończą się szczęśliwie. Takie zdarzenia są wpisane w naszą służbę. Często niesiemy pomoc ludziom poszkodowanym. Jest to dla nas bardzo satysfakcjonujące, a przy okazji zostajemy też docenieni przez przełożonych w postaci urlopu nagrodowego. W obecnie trwającej rekrutacji chcielibyśmy zatrudnić młodszą pielęgniarkę lub ratownika medycznego, a także w roli pracownika cywilnego dyrektor zakładu karnego w Przytułach Starych poszukuje specjalistę na stanowisko audytor wewnętrzny. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie sw.gov.pl w zakładce rekrutacja, a także w naszych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy.